Cześć moi drodzy, dzisiaj kolejny odcinek z cyklu Zrób to sam, a w zasadzie ja coś zrobię sam. Po pierwsze to zobaczcie jaka tragedia się stała. Skręciłem sobie kostkę dwa dni temu i tak naprawdę ucieszyłem się niezmiernie, że to się stało, bo lubię jak jakaś kontuzja się pojawia, bo szybko umiem ją puścić precz. Nie ma ludzi idealnych, jak widzicie też przypadki takim niby mądrym asłom jak ja zdarzają. Kostka nie wytrzymała pewnych przeciążeń, które chciałem jej zaserwować ale mniejsza o to, nie chodzi o to, co spowodowało genezę problemu, chodzi o to, jak ten problem y, naprawić. Generalnie, zwichnięta kostka, jak widzicie, spuchnięta, y, pośniaczona, jakiś krwiak się pojawił, jakiś obrzęk jest, bo noga jest dużo grubsza niż noga y, przeciwstawna. Y, błaha kontuzja i kontuzja, która chyba jest jedną z top 3, top 4, w, 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 jeżeli chodzi o Traumatologię u osób, bardzo często kręcimy te kostki i często robimy troszeczkę, moi drodzy zigły widły, ponieważ to nie jest jakiś koszmarny uraz mm, i nie ma co bardzo często demonizować i przesadzać z nadmierną formą odciążania takiej uszkodzonej kostki, z nadmierną formą odpoczynku. Dlaczego? Ponieważ wasze tkanki, wasze ciało robią dokładnie to, o co je prosicie. Jeżeli doznaję urazu kostki i teraz y, będę leżał z tą kostką dwa tygodnie w ortezie zawiniętą albo w gipsie, to tak naprawdę ta moja kostka zesztywnieje, mięśnie ulegną zanikowi, czyli atrofii, kostka zrobi się sztywna i może wszystkie tkanki miękkie się w niej zagoją, ale nie zagoją się w taki sposób jak trzeba. Dlaczego? Każde włókno kolagenowe, każde włókno mięśniowe w Waszym ciele ma określony przebieg, a przebieg jest uwarunkowany tym, jakie siły działają na waszą kostkę chociażby. I teraz, jeżeli ja unieruchomię staw i ileś czasu on pozostanie usztywniony, zablokowany, to te moje włókna, które mają mieć, strzelam tutaj, podłużny przebieg, właśnie taki, choćby ten zginacz palucha długi, zginacz palców długi, mięsień piszczelowy tylny. Te włókna zaczną się zacieśniać i goić w jakiś taki bardzo, bardzo nieprzewidywalny sposób, co spowoduje, że utracę zakres ruchu mojej kostce. Oczywiście nie mówię tutaj, że każde uszkodzenie kostki jest takie samo. Jeżeli po skręceniu kostki czujecie, że Wasza kostka bardzo mocno napuchła, czujecie jakieś drętwienie w obrębie stopy, jakieś mrówki Wam chodzą po tej stopie, nie możecie stanąć nawet na nodze, ona jest tak bolesna, nie ma co się zastanawiać, jedziecie na ostry dyżur. Nie żaden fizjoterapeuta to nastawia, tylko trzeba wykonać zdjęcie rentgenowskie, trzeba określić, czy nie macie złamanej kości, czy nie ma jakiegoś ucisku na nerw, bo zwichnięcie kostki w skrajnym przypadku może zagrażać nawet Waszemu życiu. Ale jeżeli się wywaliliście, upadliście, otrzepiecie się, sprawdzacie, nogą ruszam w lewo, w prawo, ta noga się mnie słucha, czyli noga nie wisi jak szkawa szmaty, nie jest jakoś strasznie obolała, mogę mniej więcej na nią stanąć, Mniej więcej to oznacza tyle, że nic wielkiego się nie stało. Doprowadziliście do urazu. Jakaś część puli tych waszych włókien elastycznych bądź włókien mniej sprężystych została urażona i trzeba to naprawić. I teraz najlepszym działaniem, które możemy podjąć, jeżeli ten uraz nie jest jakiś skomplikowany, nie trzeba tego składać i gipsować, jest delikatny masaż. A druga sprawa, najlepszym lekiem przeciwbólowym, przeciwzapalnym jest delikatny ruch. Jeżeli zacznę ruszać tą kostką w takim zakresie, żeby ona mnie nie bolała, ale żebym poprawiał ten zakres ruchu delikatnie, to bardzo szybko wrócę do normy i bardzo szybko będę w stanie się naprawić. Pokażę Wam więc teraz, w jaki sposób rozmasować swoje mięśnie, które mięśnie, które jony ciała rozluźnić, żeby uraz nie był taki dotkliwy, żebyśmy mogli przywrócić swoją odpowiednią motorykę. Jeżeli chodzi o mechanizm urazu kostki, to najczęściej y, uszkadzamy sobie boczną część stawu skokowego, na, urażamy mięśnie strzałkowe i ten mechanizm wynika z nadmiernej supinacji, czy gdzieś ta moja noga powędruje na piątą kościół sopia, wykręci się i tu się pojawia problem. Jak widzicie, ja mam tutaj cały ten obrzęk i całą tą gulę po stronie przyśrodkowej, u mnie doszło do nadmiernej y, supinacji, czyli ta stopa mi się nadmiernie odkręciła w taki sposób y, i doprowadziłem do urazu tej okolicy. Ta okolica, to miejsce, w którym ścięgna mięśnia zginacza palucha długiego, zginacza palców długiego i piszczelowego tylnego zaplatają się za kostką boczną, przemieszczając się po czymś, co nazywa się troczkiem przyśrodkowym w obrębie kostki. I teraz. Słabym pomysłem byłoby uciskanie i masowanie tego punktu, który mnie boi, gdzie się pojawia ból. Ale pamiętajcie, noga jest zbudowana w taki sposób, że Tutaj mam brzuźce mięśniowe, tu łydka jest gruba, można jej po powiedzieć, Daje łydka jest cienka, ponieważ tu już są tylko przedłużenia brzuźców, które biegną tu. I teraz jeżeli ja mam sztywną kostkę w tym miejscu, to oznacza mniej więcej tyle, że moja głowa wysyła komendy do tych brzuźców mięśniowych, każąc im się napinać i powodując, że kostka jest usztywniona. To jest dobre na samym początku, jeżeli doznaję urazu, ale po chwili y, okazuje się, że to już nie jest dobry mechanizm. Jeżeli chcę przywrócić y, ruchomość temu stawowi, czyli chcę pozbyć się obrzęku i stanu zapalnego, to muszę te mięśnie usprawnić. Mogę to zrobić palcami, mogę to zrobić akupunkturą, mogę to zrobić jakimiś tam różnymi rozbijakami. Narzędzie to jest kwestia wtórna, ważne, z którymi elementami podziałamy. Ja do takich y, działań lubię używać medigana. Yy, ponieważ on oprócz tego, że będzie mi zapewniał yy, masaż, to jeszcze da mi tą wibrację, która wchodząc w mięśnie, te mięśnie yy, na dłużej i mocniej rozluźnia. I teraz moje pierwsze zadanie w sytuacji, kiedy bolała mnie i boli mnie przyśrodkowa część kostki, to wjechać konkretnie w okolice za piszczelą. Jest krawędź przyśrodkowa piszczeli, szukam wszystkiego miękkiego, czyli wszystkich brzóźców mięśniowych, które leżą sobie bezpośrednio za piszczelą, tak jak Wam już powiedziałem. Mięsień płaszczkowaty, a dalej pod nim piszczełowy tylni, zginacz palców długi, zginacz palucha długi. I teraz każde miejsce, które tutaj trafi, które będzie bolesne, które będzie ciągnęło, kiedy nawet może się powiedzieć, promieniowanie, jak najbardziej będzie wskazane, żeby tą okolicę rozpracować. Taki masażyk musi potrwać co najmniej 5 minut, żeby każdy taki napięty rejon zwibrować, żeby każdy taki napięty rejon jak najlepiej pobudzić. Działam, muszę opracować całą tą okolicę. Staram się wibracji nie przekładać już w obrębie urazu, czyli sama kostka przyśrodkowa, bądź jeżeli to by było od boku, kostka boczna, nie ma być za bardzo ruszana. Medigan ma fajną, fajne zakończenie w postaci takiego dłuta, które idealnie pasuje do tych przestrzeni za piszczelą. Nie w każdym masażerze pneumatycznym, tę, tę końcówkę macie. Medigan ją ma i ja lubię z niej w taki sposób skorzystać. Czyli cała okolica przyśrodkowa w obrębie piszczeli musi zostać rozpracowana, musi zostać rozbita. Po tym mocniejszym uderzeniu, po tym mocniejszym zaangażowaniu tych włókien do pracy, po tym pobudzeniu tych włókien, zabiorę się za bardzo lekką pracę na powięzi w obrębie tej części, która jest obolała, która jest objęta krwiakiem. Tylko teraz zobaczcie, nie uciskam z całej siły, bo to będzie nies niesamowicie bolesne. Moim zadaniem jest przyłożyć dłonie i bardzo delikatnie rozruszać całą powięź tak, żeby ta powięź zaczęła pracować we wszystkie strony. Najczęściej kiedy oprę palce, wyczuję, że w którąś ze stron powieść w obrębie tego krwiaka i w obrębie miejsca, które jest urażone, nie chce się przemieszczać odpowiednio. Na przykład zobaczcie, w dół bardzo łatwo, a w górę ruchu nie mam. Więc staram się przyłożyć palce i delikatnie porozcierać tą powięźń właśnie takimi ruchami ku górze, po skosie. Promieniście, tak jakbym chciał, ten obrzęk rozprowadzić w górę, w dół. To jest działanie takie bardziej powierzchowne, ale jeżeli tą powięź rozruszam w taki sposób, to bardzo szybko będę zapobiegał odkładaniu się tutaj tego obrzęku. Czyli to jest fajne działanie przeciwobrzękowe, przeciwzapalne i przede wszystkim usprawniam pracę tych wszystkich włókien. Nie może to być bolesne, może się pojawić delikatne łaskotanie, ale to wszystko. Najczęściej na kursach masażu słyszycie, nie wolno masować krwiaków, nie wolno masować takich części, to w jaki sposób one mają się goić? Ruch jest najprostszą formą, tak jak Wam powiedziałem, pobudzania i rehabilitacji, jest najprostszym narzędziem antyzapalnym i przeciwbólowym. Tylko ten ruch musi być właściwie dawkowany, więc delikatnie po powierzchni rozetrzyj skórę, nawet w miejscu, w którym doznałeś, doznałaś wcześniej urazu. Pracując w taki delikatny sposób, staram się podziałać około 3-5 minut, rozprowadzając całą tą powięź we wszystkie kierunki. Zająłem się mięśniami, które były urażone czyli właśnie te brzuszce zginacza palucha, zginacza palcu piszczowego tylnego tu mam kłopot. Ale zawsze, żeby przywracać odpowiednią ruchomość, muszę się zająć też przeciwstawną stroną czyli antagonistami. Te mięśnie, które ja uraziłem, to mięśnie, mięśnie, które w ten sposób supinują stopę, ale muszę się zająć też tymi, które tą stopę będą miały tendencję pronować. I tutaj zajmę się przede wszystkim mięśniem piszczelowym przednim. Dalej obok niego biegnie sobie prostownik palców długi. Dalej leżą mięśnie strzałkowe. I wszystkie te grupy staram się pobudzić znowu. Sobie użyję tego dudka, może trochę więcej mocy, bo ta część nie jest taka bolesna. I staram się znaleźć wszystkie punkty, które mnie bolą. Działam zaraz bezpośrednio przy środkowej krawędzi piszczeli. Oczywiście, nie chcę na krawędź kostą najeżdżać, bo to nie byłoby nadmiernie przyjemne. Mogę, jeżeli znajdę jakieś boeste punkty, o właśnie, zbliżyć się do tej krawędzi piszczeli i ten cały mięsień piszczelowy przedni konkretnie wywibrować. Uważajcie, w tej okolicy, w tej dolnej jednej, trzeciej stopy, w zasadzie podudzia ponieważ tutaj bardzo powierzchownie pod skórą leżą pęczki mięśnia strzałkowego, mięśnia, przepraszam, nerwu strzałkowego wspólnego, więc to jest normalne, że jeżeli tutaj przyłożycie masażer wibracyjny, przyłożycie do Medigana, to wyczujecie takie dziwne drętwienie w obrębie stopy. Nie róbcie tego, nie ma co podrażniać nerwów, ale jeżeli się pojawi nic dziwnego, nie umieracie, nie macie jakiegoś ciężkiego raka, to jest po prostu ucisk na nerw. Działałem na miejscu piszczelowym przednim, teraz przejdę bardziej do boku na, na grupę mięśni strzałkowych. To te mięśnie, które mają tendencję do podciągania zewnętrznej kawędzi stopy, piątej kości śródstopia ku górze. Bardzo ważne mięśnie, one też muszą być odpowiednio wyluzowane, żebym nie miał problemów od strony przyśrodkowej. I teraz w zasadzie, jeżeli Wasz uraz kostki znajdowałby się po bocznej części kostki, czyli gdzieś w tym miejscu, to po prostu odwrócilibyście sekwencję pracy. Najpierw z brzuszcami mięśniowymi działalibyście w okolicy bólowej, czyli tej, te mięśnie mogłyby być mocno obolałe. Oczywiście nie masujemy masażerem tych miejsc, które są urażone, obrębu samek, więzadeł, ale mięśnie, poni, ponad, ponad nimi jak najbardziej należy rozpracować. Wjeżdżamy, rozbijamy. Później po prostu zadziałalibyśmy sobie z tą częścią przyśrodkową. I po kilku minutach, siedmiu, pięciu minutach pracy, kiedy poczuję rozluźnienie, wyłączam sobie sprzęt i znowu mogę podziałać, tym razem w bocznej części torebki stałowej, delikatnie rozpracowując tą okolice torebki, ten, rozpracowuję ten troczek cały w okolicy kostki bocznej, znowu przykładam palce i bardzo luźno, lekko masując, staram się wprowadzić całą skórę i całą powięź w ruch. Duże koła, które mają spowodować, że cała stopa zacznie się przetaczać, zacznie w taki sposób wirować za moimi dłońmi. Po tym masażu czas na punkt, punkt przeciwbólowy. Zasadniczo poczujecie prawdopodobnie po masażu, że kostka rusza się łatwiej i jest mniej bólu. I teraz po części przeciwbulowej, część przeciwzapalna, przeciwobrzękowa, czy jej ruch. Te nasze obolałe mięśnie, co ciekawe zauważycie pewnie, że masaż w tych okolicach, które mieliście do pomasowania w bocznej, przyczekowej części jest dużo bardziej bolesny niż okolica samego zwichnięcia. To tak jest, że tu doznaliśmy urazu, ale spazm do rozmasowania jest tutaj. Tego nie powinniśmy masować nadmiernie, tylko delikatnymi ruchami koistymi, ale tutaj można wejść mocno, a jak wymasuję to, to tu mi się poprawi. Ale teraz odtworzymy ruchy, czyli w naturalny sposób zachęcimy tą kostkę i włókna, wszystkie które mają za zadanie się regenerować w odpowiedni sposób, w odpowiednim przebiegu. Zaczniemy te włókna teraz rozciągać. W jaki sposób? Tak jak wam mówiłem, tutaj problem zazwyczaj jest z pronacją i z supinacją, więc staram się tą kostkę spronować, ustawić do środka. W moim przypadku to nie będzie problem, bo te części nie są bolesne, ale napinam mięśnie teraz, które mają za zadanie supinować. I za chwilę będę miał za zadanie spronować. Tutaj czuję naciąganie w tej okolicy, nie jest to ból, i teraz, siłą swoich własnych mięśni nie zrobię sobie krzywdy. Ściągam do środka i odkręcam na zewnątrz. Ściągam do środka, odkręcam na zewnątrz. Na początku te ruchy będą koszmarne, to będzie tak, jakbyście smole mieli, bo tego ruchu prawie nie będzie, ale z każdym powtórzeniem. Wy... Zacznie Wam wychodzić coraz łatwiej Później możecie starać się po... przebywać w takiej skurczu izometrycznym Przez kilkadziesiąt sekund Naprężam, trzymam Zewnętrzna część łydki mi się napina przyśrodkowa część kostki ciągnie Ciągnie, ciągnie, ciągnie Wkręcam do środka, trzymam Zboczna część ciągnie Prześrodkowa część się napina Trzymam Na zewnątrz, do środka Dalej możesz podziałać sobie poprzez ruch do środka Zgięcie podeszwowe Stopa idzie do dołu Rotacja do wewnątrz, jestem spronowany, zgięcie grzbietowe, podciągam, odkręcam, supinuję. Zgięcie podeszwowe, ciągnie jak cholera, to jest dobry kierunek dla mnie. Zgięcie grzbietowe, ciągnie jak cholera, w tym zakresie czuję, że jestem dużo bardziej zblokowany, dużo bardziej spętany, więc tam się w kontrolowany sposób podziałać. Otwieram sobie zakres ruchu w tym stawie. Nic złego się nie będzie działo, jeżeli nie będziecie prowokować nadmiernego bólu. Wasze ciało, jeżeli byście sobie robili krzywdę, samo was zastupuje, pokaże wam, nie rób tego, bo pojawi się po prostu ból. Musicie wziąć trochę tutaj swoje zmysły pod, pod kolatele i trochę własnym rozsądkiem tutaj sterować, nie robisz niczego na siłę. Ale pamiętajcie, że unieruchomienie to nie jest rozwiązanie. Zasadniczo, jak widuję swoich pacjentów, to widzę, że po urazach barków, kolan, kostek, Dużo większym problemem jest stan po unieruchomieniu niż stan po samej kontuzji. To są dwa dni: ta moja sina kostka, w niedzielę się dostało, mamy wtorek. Dwa dni od momentu, kiedy ją uraziłem, ja już dzisiaj normalnie chodzę. Ona jeszcze wygląda dosyć strasznie, ale podejrzewam, że jak tak dalej pójdzie, to za 2-3 dni już będę w stanie normalnie potruchtać, za jakiś tydzień będę spokojnie skakał. Oczywiście. To jest ten element, który ma spowodować, to jest pierwsza faza waszej rehabilitacji. Zwichnijcie kostkę, nie wiecie co zrobić. Zajmijcie się masażykiem, zajmijcie się delikatnymi ćwiczeniami. To spowoduje, że już zaczniecie w jakiś sposób się uruchamiać. Oczywiście nie jest to kompletny protokół rehabilitacyjny. Trzeba później zacząć tą kostkę odpowiednio rozciągać, odpowiednio obciążać, co najważniejsze, pracować z pełną masą ciała, ale to pozwoli Wam już się na tyle uruchomić, że, uruchomić, że będziecie w stanie zacząć odpowiednio chodzić. Jeżeli zaciekawił Was sam Medigan, możecie go kupić. Mało tego, wpisując kod rabatowy Marek, otrzymacie 8% zniżki. Równocześnie wspieracie mój kanał. Ja szeroko korzystam z tego sprzętu, daję sporą frajdę, jak się im pracuje, daję sporo rozluźnienia, więc warto sprawdzić i zainteresować się linkiem poniżej. W następnym odcinku zaprezentuję Wam też, jak na szybkości można zatejpować samodzielnie kostkę. Nie musicie pójść do fizjoterapeuty, możecie kupić sobie rolkę tejpa i bez większego problemu zatypować sobie swoje kostki. Czy to, żeby te kostki odciążyć w momencie, kiedy jest taka kontuzja, czy to, jeżeli uprawiacie sport, zatejpować te kostki, żeby wspomóc troszeczkę pracę mięśni. Więc to już w następnym odcinku, zapraszam do oglądania. A tymczasem dzięki za wszystkie suby, za wszystkie lajki, za wszystkie komentarze. No i do zobaczyska w następnym odcinku o tejpowaniu. Pozdrawiam, Marek Purczyński.